Monika Mazur, chrapusta, znana aktorka serialowa, zaskoczyła swoich fanów, gdy jej były mąż, Tomasz chrapusta, ogłosił w nieoczekiwanym wpisie na Instagramie, że para nie jest już małżeństwem. Mimo tej informacji, Monika nie zmieniła ustawień na swoim Instagramie i nadal posługuje się podwójnym nazwiskiem, co wzbudziło zainteresowanie fanów, którzy nie mieli pojęcia o rozwodzie. Monika Mazur i Tomasz Chrapusta, aktor i reżyser specjalizujący się w krótkich formach, wzięli ślub w lipcu 2019 roku. Para doczekała się wspólnego syna, który przyszedł na świat rok po ich ślubie. Niestety, ich małżeństwo dobiegło końca, a Tomasz Chrapusta poinformował o tym publicznie, choć sama Monika do tej pory nie odniosła się do tej sytuacji. Monika, mimo rozwodu, Wciąż używa podwójnego nazwiska, co według polskiego prawa jest jej osobistą decyzją. Niewykluczone, że aktorka zdecyduje się zachować nazwisko ze względów praktycznych, zwłaszcza że jej syn nosi nazwisko ojca. Aktorka pozostaje aktywna na swoim Instagramie, nie odnosząc się bezpośrednio do spraw prywatnych, co może sugerować, że woli zachować szczegóły swojego życia osobistego poza zasięgiem mediów. Sytuacja wokół rozwodu Moniki Mazur i Tomasza Chrapusty stała się jeszcze bardziej napięta po tym, jak aktor publicznie oskarżył swoją byłą żonę o zdradę i prowadzenie podwójnego życia. Chrapusta, który przez 11 lat był w związku z Moniką Mazur i jest ojcem ich 4-letniego syna Leonarda, nie ograniczył się jedynie do poinformowania o rozwodzie. W swoim wpisie na Instagramie zarzucił Mazur niewierność oraz brak lojalności, wskazując, że to właśnie ona jest odpowiedzialna za rozpad ich małżeństwa. Chrapusta napisał: Monika Mazur prowadziła podwójne życie ponad dwa lata. Dopuściła się zdrady fizycznej, emocjonalnej, kłamała i nie była lojalna. Zdradził również, że starał się jak najlepiej zadbać o dobro ich syna, mimo trudnej sytuacji, Podkreślając, że droga, którą musiał przejść, nie była łatwa. Plotki o kryzysie w małżeństwie Mazur i Chrapusty krążyły od dawna, ale nikt nie spodziewał się, że sprawa jest tak poważna. Jak wyraził Chrapusta, nie było już czego ratować. Aktor wyjaśnił również, że zdecydował się na publiczne oświadczenie z powodu informacji, które według niego przedstawiały rzeczywistość alternatywną do prawdy. Po zakończeniu małżeństwa, chrapusta planuje skupić się na budowaniu relacji ze swoim synkiem Leonardem i rozpocząć nowe życie. Na razie Monika Mazur nie skomentowała publicznie słów swojego byłego męża, mimo że pomponik zwrócił się do niej o wyjaśnienia. Jej milczenie tylko po spekulacje na temat rozwodu, a fani z niecierpliwością czekają na jej odpowiedź.